Konkurs Innowacyjny Farmer 2023 zawitał na Mazowsze, konkretnie do gminy Nasielsk w powiecie nowodworskim. Jesteśmy w gospodarstwie pana Dawida Obojskiego, który gospodaruje na 45 hektarach swoich, a także 15 hektarach, które są z dzierżawy. Prowadzi produkcję roślinną i w tej kategorii bierze udział w naszym konkursie. Zobaczmy, jakie innowacyjne działania prowadzi w swoim gospodarstwie. Od 2 lat jako główny system uprawy pojawiła się uprawa bezorkowa, uproszczona na powierzchni 80% gruntów gospodarstwa. W gospodarstwie korzystam z aplikacji 365 FarmNet, która pozwala na rejestrowanie wszystkich zabiegów, jakie wykonuję w gospodarstwie. W uprawie pożniwnej wykorzystywany jest kultywator do płytkiej uprawy z nabudowanym siewnikiem poplonów i następuje jednocześnie wysiew międzyplonów, które pozwalają wzbogacić glebę w materię organiczną. W tym celu również wykorzystuję mulcher, aby rozdrobnić pozostałości po poplonie i ułatwiło to wymieszanie tych resztek z glebą. Dzięki zastosowaniu uprawy bezorkowej uzyskujemy większe plony, około 10%, głównie ze względu na zgromadzony zapas wilgoci. Precyzyjne wykonanie poszczególnych zabiegów pozwala na zaoszczędzenie od 15 do 20% zużycia paliwa w gospodarstwie. Dzięki nawigacji również mam oszczędność materiału siewnego w gospodarstwie, ponieważ nie ma nieproduktywnych nakładów podwójnego siewu, a to tak naprawdę zmniejsza plon, nie zwiększa, bo gdy jest zagęszczenie większe roślin, to nawet obniża. Dawid Obojski wraz z żoną Katarzyną prowadzi w sumie 60-hektarowe gospodarstwo. Skupia się na produkcji roślinnej, od uprawy zbóż po rzepak, kukurydzę, a na łubinie i koniczynie kończąc. Te dwa ostatnie gatunki, zarówno łubin wąskolistny, jak i koniczyna czerwona, to plantacje nasienne, które podlegają m.in. ocenie polowej, czyli sprawdzeniu, czy plantacja spełnia wymagania w zakresie wytwarzania materiału siewnego. Gospodaruje na glebach mozaikowatych od klasy 3 do 6 ze znaczną przewagą tych słabszych stanowisk, również lekkich. Rolnik wykonuje systematycznie badanie gleby, wapnuje ją i dba, aby była cały czas w dobrej kulturze. Co prawda nie stosuje nawozów naturalnych, ale od lat zawsze po zbiorach zostawia słomę, a także od lat wysiewa międzyplony. Jak sam mówi, innowacyjnością w jego gospodarstwie jest wprowadzenie na powierzchni blisko 50 hektarów uprawy uproszczonej, która pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale też i czas, jak również zachować wilgoć w glebie. Dzięki korzystaniu z dofinansowań rolnik zmienił park maszynowy i tym samym przestawił się w dużej mierze z typowej uprawy płużnej właśnie na bezorkę. Pan Dawid posiada 3 ciągniki rolnicze marki Case. Jeden wyposażony jest w urządzenie GPS, pozwalające bardzo precyzyjnie wykonywać poszczególne zabiegi agrotechniczne oraz mapowanie pól. Bezorkowy system uprawy prowadzony jest za pomocą kultywatora Pottinger Syncro 3030 z nabudowanym siewnikiem poplonowym do płytkiego wzruszania gleby i wstępnego wymieszania resztek pożniwnych. Siew pan Dawid wykonuje za pomocą zestawu do siewu bezpośredniego, czyli krótkiej kombinacji talerzowej Pottinger Fox z siewnikiem talerzowym z kołami dogniatającymi. Do rozdrobnienia masy roślinnej i pozostawienia w postaci mulczu z poplonów, pierwszego pokosu koniczyny oraz ścierniska pasmierza kukurydzy wykorzystywana jest w gospodarstwie kosiarka pijakowa Muffing. Zabiegi chemiczne wykonywane są opryskiwaczem wyposażonym w komputer, który utrzymuje dawkę cieczy roboczej niezależnie od prędkości jazdy. A do rejestracji wszystkich zabiegów służy automatyczny system do pełnej rejestracji procesów roboczych i dokumentacji FarmNet 365 Active. Dawid Obojski chętnie udziela się też społecznie. Od ponad 20 lat jest sołtysem, jak również działa w strukturach Mazowieckiej Izby Rolniczej. To wszystko z gospodarstwa na Mazowszu u pana Dawida Obojskiego. Rozstrzygnięcie konkursu Innowacyjny Farmer 2023 nastąpi podczas naszej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się 14 listopada w Warszawie. Już na nią serdecznie Państwa zapraszamy. Do widzenia.